w Poznaniu w dniu dzisiejszym sprawy Romana Korpusa, oskarżonego o przestępstwo z artykułu 255 KRG 1 Kodeksu Karnego na skutek zażalenia wniesionego przez prokuratora na postanowienie Sądu Rejonowego w Opolu z 26 stycznia 2018 roku, sygnatura 2K585/17 w przedmiocie umorzenia postępowania na podstawie artykułu 437 KRG 1 Kodeksu Postępowania Karnego postanawia: punkt pierwszy. Zaskarżony postanowienie utrzymać w mocy. Punkt drugi. Zasądzić od Skarbu Państwa na rzecz oskarżonego Romana Korpusa kwotę 840 zł tytułem zwrotu kosztów obrony w postępowaniu odwoławczym. Punkt trzeci. Kosztami procesu za postępowanie odwoławcze obciążyć Skarb Państwa. Sąd odwoławczy zważył, co następuje. Zażalenie prokuratora nie zasługuje na uwzględnienie. Podniesione w oparciu o przepis artykułu 438 punkt 2 i 3 Kodeksu Postępowania Karnego w punkcie 1 i 2 tego środka odwoławczego zarzuty nie są zasadne. Odnosząc się do zawartego w punkcie 1 zarzuty obrazy przepisów postępowania mających wpływ na treść orzeczenia, to jest artykułu 506 paragraf 3 Kodeksu Postępowania Karnego, należy stwierdzić, iż faktycznie z przepisu tego wynika, że w razie wniesienia sprzeciwu wyrok nakazowy traci moc, a sprawa podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych. Nie jest więc możliwe ponowne wydanie wyroku nakazowego. Wyraźnie tak też wskazał Sąd Najwyższy w wyroku 6 kwietnia 2006 roku 2K9/06, w wyroku z 1 sierpnia 2012 roku 3K221/12 oraz w wyroku z 28 stycznia 2015 roku 5KK388/14. Wszystkie powyższe orzeczenia zostały wydane przez Sąd Najwyższy w sprawach, gdzie po wniesieniu sprzeciwu od wyroku nakazowego doszło do ponownego wydania wyroku nakazowego. Zdaniem Sądu Najwyższego stanowiło to rażącą obrazę przepisu artykułu 506 paragraf 3 Kodeksu Postępowania Karnego, a w konsekwencji prowadziło do uchylenia zaskarżonych kasacjami na korzyść wyroku. W przedmiotowej sprawie sytuacja była jednak odmienna. Po wniesieniu przez prokuratora aktu oskarżenia przeciwko oskarżonemu Romanowi Korpusowi o czyn z artykułu 255 paragraf 1 Kodeksu Karnego, Sąd Rejonowy na posiedzeniu w dniu 9 listopada 2017 roku wydał wyrok nakazowy, stwierdzając winę oskarżonego i wymierzając karę grzywny. Sprzeciw od powyższego wyroku nakazowego w imieniu oskarżonego Romana Korpusa wniósł jego obrońca. W tym piśmie procesowym obrońca oskarżonego zawarł też wniosek o uniewinnienie oskarżonego, wskazując na brak realizacji przez oskarżonego znaną z artykułu 255 paragraf 1 Kodeksu Karnego. Zakończyło się w ten sposób postępowanie szczególne, nakazowe, a zostało uruchomione postępowanie pierwszoinstancyjne przez Sądem Rejonowym, w którym miały już zastosowanie zasady ogólne. To w takiej sytuacji procesowej doszło do skierowania sprawy na posiedzenie w trybie przepisu artykułu 339 paragraf 3 punkt 1 Kodeksu Postępowania Karnego. Zdaniem Sądu Odwoławczego, stosując zasady ogólne, dopuszczalne było po uwzględnieniu sprzeciwu skierowanie sprawy na posiedzenie, gdy zachodziła potrzeba rozstrzygnięcia przekraczającego uprawnienia prezesa sądu. W szczególności umorzenia postępowania w sytuacji, gdy czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego. Podobnie dopuszczalne po uwzględnieniu sprzeciwu z mocy artykułu 339 paragraf 3 punkt 1 Kodeksu Postępowania Karnego byłoby skierowanie sprawy na posiedzenie celem umorzenia w wypadkach wskazanych w artykule 17 paragraf 1 punkt 3-11. W tym m.in. w razie stwierdzenia znikomego stopnia społecznej szkodliwości czynu, przedawnienia karalności czynu, stwierdzenia braku skargi uprawnionego oskarżyciela, stwierdzenia przesłanki res judicata lub lis pendens.
Było także dopuszczalne skierowanie sprawy na posiedzenie celem wydania innych orzeczeń wskazanych w przepisie artykułu 339 paragraf 3 Kodeksu Postępowania Karnego, np. zwrotu sprawy prokuratorowi w celu usunięcia istotnych braków postępowania. Zakaz wynikający wyraźnie z przepisu artykułu 506 paragraf 3 Kodeksu Postępowania Karnego zdaniem Sądu Odwoławczego dotyczy jedynie ponownego wyznaczenia posiedzenia celem wydania drugiego wyroku nakazowego w tej samej sprawie. Artykuł 339 paragraf 3 punkt 7 Kodeksu Postępowania Karnego. Nie jest również zasadny zarzut z punktu drugiego szefa odwoławczego błędów ustalenia faktycznych przyjęty za podstawę orzeczenie mający wpływ na jego treść. Stanowisko Sądu Rejonowego zawarte w zaskarżonym postanowieniu z dnia 26 stycznia 2018 roku w ocenie Sądu Odwoławczego zasługuje na akceptację. Należy podkreślić, że oskarżonemu Romanowi Kołbucowi postawiono zarzut popełnienia umyślnego przestępstwa z artykułu 255 paragraf 1 Kodeksu Karnego, czyli publicznego nawoływania do popełnienia występku. Przestępstwo z artykułu 255 paragraf 1 Kodeksu Karnego można popełnić jedynie z zamiarem bezpośrednim, artykuł 9 paragraf 1 Kodeksu Karnego, co oznacza, że sprawca działa mając taki zamierzony, konkretny cel. Wyrok Sądu Najwyższego 17 marca 1999 roku 4 KKN 464 przez 98. W przedmiotowej sprawie należy zauważyć, że oskarżony Roman Kołbuc był aktywnym uczestnikiem dyskusji i działań związanych z kwestią poszerzenia miasta Opola. W tej sprawie też zajmowali stanowisko pokrzywdzeni Patryk Jaki, Adrian Czubak i Arkadiusz Wiśniewski. W dniu 31 marca 2017 roku doszło do akcji protestacyjnej blokady obwodnicy, która stanowiła istotne utrudnienie dla wielu kierowców. W tym samym dniu, w związku z powyższą akcją, oskarżony Roman Kołbuc zamieścił wpis na profilu Nie dla rozdzielenia gminy Dobrzyń Wielki, w którym przedstawił przyczyny podjętej wówczas akcji, także zwracając się do kierowców. Cytat. Prosimy Was o kierowanie wszelkich zażaleń i pretensji w stronę osób odpowiedzialnych za całą sytuację, to jest posła ziemi opolskiej Patryka Jakiego, wojewody opolskiego Adriana Czubaka, prezydenta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego. Koniec cytatu. Zamieszczono również numery telefonów pokrzywdzonych, które były przez nich używane też w ramach działalności służbowej. Numer telefonu Patryka Jakiego był zamieszczony w internecie na stronie dotyczącej jego biura poselskiego, karta 112, a numer telefonu Arkadiusza Wiśniewskiego był zamieszczony w internecie na stronie odnoszącej się do Komitetu do Spraw Akcji Zimowej, karta 113, zaś numer telefonu Adriana Czubaka był udostępniany w związku z jego obowiązkami służbowymi innym osobom. Uwzględniając okoliczności, w jakich doszło do zamieszczenia w internecie, w dniu 31 marca 2017 roku wpisu przez oskarżonego oraz dokładną treść tego wpisu, zdaniem Sądu Odwoławczego brak jest zasadnych podstaw do stwierdzenia za aktem oskarżenia, iż oskarżony w ten sposób, cytat, publicznie nawoływał do popełnienia występku polegającego na uporczywym nękaniu. Koniec cytatu. Oskarżony Roman Kołbuc wyjaśnił m.in. cytat. Umieszczając numery telefonów do wyżej wymienionych, nie myślałem o tym, czy wskazane osoby będą nękane telefonami o różnych porach dnia i nocy. Koniec cytatu. Brak jest w realiach tej sprawy jakichkolwiek podstaw do przyjęcia, że oskarżony działał zamiarem bezpośrednim nakłonienia innych osób do popełnienia przestępstw z artykułu 190a paragraf 1 Kodeksu Karnego. Wobec treści zarzutu aktu oskarżenia należy przy tym podkreślić, że podane numery odnosiły się do telefonów, które miały faktycznie też charakter służbowy. Jest to w przedmiotowej sprawie bardzo istotna okoliczność. Należy też wskazać, że pokrzywdzeni są osobami publicznymi, co powoduje, że w większym stopniu niż inni obywatele mogą spotykać się z pozytywnym lub negatywnym nastawieniem innych osób, w tym też poprzez wpis internetowy, pismo lub rozmowę telefoniczną. Wydaje się, że właśnie powyższy fakt
Miał też wpływ na zeznania i oświadczenia pokrzywdzonych Patryka Jakiego, Adriana Czubaka i Arkadiusza Wiśniewskiego. Świadek Patryk Jaki zeznał m.in. cytat: nie zależy na jednej rzeczy, ażeby ze strony internetowej ściągnąć mi numer telefonu. Ja nie chcę, ażeby mój numer telefonu był widoczny dla wszystkich w internecie. Koniec cytatu. Już po złożeniu wniosku przez obrońcę oskarżonego o bezwarunkowe umorzenie postępowania, Patryk Jaki pismem z 22 stycznia 2018 roku poinformował prokuraturę rejonową w Opolu, że jego intencją nie było karanie oskarżonego o narkotyka, ale wyłącznie zapobieżenie publikacji jego prywatnego numeru telefonu. Dodał też, że, cytat, nie jest przeciwny wnioskowi o umorzenie postępowania, który do sądu złożył pełnomocnik oskarżonego. Koniec cytatu. Świadek Adrian Czubak w swoich zeznaniach stwierdził, że nie czuje się w tej sprawie pokrzywdzony i nie składa wniosku o ściganie osób, które dzwoniły do niego i osoby, która umieściła jego numer telefonu w przedmiotowym poście, a jedynie chciałby, żeby został on usunięty. Arkadiusz Wiśniewski w złożonym oświadczeniu przyłączył się do wniosku o umorzenie postępowania wobec oskarżonego Romana Kołbucy. Karta 151. Podkreślić przy tym należy, że zeznał świadka Adriana Czubaka Pynika, że odebrał kilkanaście telefonów, gdzie osoby wypowiadały pretensje co do rozszerzenia Opola, dalsze telefonów już nie odbiera. Sąd rejonowy powyższe kwestie przeanalizował z uwzględnieniem wyjaśnień oskarżonego i treści zeznań świadków, a jego końcowe zapatrywania podziela sąd odwoławczy. Zażalenie prokuratora nie zawiera argumentów, które mogłyby podważyć stanowisko sądu pierwszej instancji. Stanowi jedynie z nim polemikę, nie uwzględniającą w pełni realiów przedmiotowej sprawy. W tym zażaleniu powołano się m.in. na to, że, cytat, jak zeznali pokrzywdzeni po publikacji postu, odbierali telefony z podróżkami. Koniec cytatu. Tymczasem należy wskazać, że w sprawie tej rzeczywiście zostali przesłuchani pokrzywdzeni Patryk Jaki, karta 1, Adrian Czubak, karta 53-54 i Arkadiusz Wiśniewski, karta 42-43. Lecz trzeba również podkreślić, że żadna z tych osób nie zeznała, iż kierowano do niej telefonicznie jakiejkolwiek groźby. Takie okoliczności nie podniesiono też wcześniej w szerokim uzasadnieniu aktu oskarżenia. Reasumując, sąd odwoławczy stwierdza, że wydany na podstawie artykułu 17 paragraf 1 punkt 2 Kodeksu Postępowania Karnego zaskarżone postanowienie z 26 stycznia 2018 roku jest prawidłowe. Zarzucanym oskarżonemu Romanowi Kołbucowi działaniu brak jest realizacji znamion koniecznych dla bytu występu z artykułu 255 paragraf 1 Kodeksu Karnego lub innego czynu karnego. Dlatego też sąd odwoławczy, działając na podstawie artykułu 437 paragraf 1 Kodeksu Postępowania Karnego, powyższe postanowienie utrzymał w mocy. Rozstrzygnięcia z punktu 2 i 3 odnośnie kosztów procesu za postępowanie odwoławcze oparte są o treść przepisu artykułu 636 paragraf 1 Kodeksu Postępowania Karnego. Niniejsze postanowienie jest prawomocne. Dziękuję.